Już 22 listopada reprezentacja Polski rozegra swój pierwszy mecz podczas Mistrzostw Świata w Katarze. Na tym turnieju zagramy po raz dziewiąty. Warto przy tej okazji spojrzeć w przeszłość i przypomnieć sobie najlepsze indywidualne osiągnięcia polskich piłkarzy. Witam Was bardzo serdecznie, kanał NGNW. Z całego serca wszystkie nowe osoby zachęcam do subskrypcji kanału, a także do skorzystania z oferty od sponsora kanału, mianowicie FreeBet. W wysokości 60 zł od Bedfanu, link w opisie, a teraz przechodzimy do meritum. Już podczas debiutu Biało-Czerwonych na Mistrzostwach Świata, który miał miejsce w 1938 roku, jeden z polskich reprezentantów zapisał się w historii turnieju. Zagraliśmy wówczas tylko jeden mecz, nie było jeszcze fazy grupowej, przegrywając z Brazylią 5-6 do podogrywce. Aż cztery bramki zdobył wówczas Ernest Wilimowski. To dziś jest to rekord Mundialu pod względem liczby bramek strzelonych przez jednego piłkarza w przegranym meczu. Wilimowski nigdy więcej już na Mistrzostwach Świata nie zagrał, więc dzierży też rekord imprezy pod względem średniej bramek na mecz. Najlepszym strzelcem w historii występów reprezentacji polskiej na Mundialach jest oczywiście Grzegorz Lato. Szczególnie zaimponował podczas Mundialu w RFN w 1974 roku. Już w pierwszym meczu fazy grupowej przeciwko Argentynie ustrzelił dublet. Wyczyn ten powtórzył w kolejnym spotkaniu przeciwko Haiti. W fazie pucharowej strzelał trzykrotnie i z siedmioma bramkami sięgnął po tytuł króla strzelców turnieju. Dwa razy trafiał także do siatki w 78 roku podczas Mundialu w Argentynie oraz raz w 82 w Hiszpanii. W sumie skompletował więc 10 bramek, co plasuje go ex na ósmym miejscu w tabeli najlepszych strzelców wszechczasów. Oprócz Grzegorza Laty jeszcze tylko Andrzej Szarmach może pochwalić się golami zdobywanymi na trzech mundialach. On także bramki strzelał w latach 74-82 i, podobnie jak Lato, większość z nich na Mistrzostwach Świata w RFN. Pięć bramek przyniosła mu wówczas tytuł wicek króla strzelców Exequo z Holendrem Johanem Neskensem. W kolejnych dwóch turniejach zdobywał po jednej bramce. Po dwa mundiale z jedną bramką mają poza tym już tylko Kazimierz Dejna, Zbigniew Boniek oraz Włodzimierz Smolarek. Rekordzistą pod względem meczów rozegranych na mistrzostwach świata jest natomiast Władysław Żmuda. Znany głównie z gry w Śląsku Wrocław, na mundialu wystąpił w 21 meczach. Zadebiutował w 74 roku meczem z Argentyną. Na turnieju w RFN zagrał w każdym meczu reprezentacji Polski. Podobnie było zresztą 4 lata później w Argentynie i 8 lat później w Hiszpanii. Jego ostatnim meczem w Mistrzostwach Świata był krótki występ przeciwko Brazylii w 1986 roku. Władysław Żmuda był nawet przez 8 lat najlepszy na świecie pod względem meczów rozegranych na mundialu. Dopiero w 1998 roku wyprzedził go aktualny rekordzista Niemiec Lothar Mateusz. Następnie, jeszcze poza podium, Polaka zepchnęli Paulo Maldinie i Mirosław Kloze. Znacznie mniej występów na swoim koncie ma Robert Gadocha, bowiem grał on tylko na jednym Mundialu tym 74 roku w RFN. Wystarczyło to jednak, by zapisać się w historii polskiego futbolu. ówczesny piłkarz legi Warszawa nie zdobył wprawdzie żadnej bramki, ale nie pozostał w cieniu laty i szarmacha. Bez niego nie osiągnęliby oni zresztą takich wyników strzeleckich. Gadocha bezpośrednio asystował bowiem przy aż siedmiu trafieniach swoich kolegów. By uświadomić sobie, jak imponujące były osiągnięcia laty 7 bramek i gadochy 7 asyst na tamtym turnieju, warto porównać to sobie z ostatnimi występami Polaków na Mistrzostwach Świata. 7 bramek to łączna liczba bramek zdobytych przez Polaków na Mistrzostwach Świata w XXI wieku. Na mundialu w 74 roku rekordów nie bili jednak wyłącznie gracze ofensywni. W historii zapisał się także Jan Tomaszewski. Broniąc rzuty karne w meczach ze Szwecją i RFN został pierwszym bramkarzem, który obronił dwie jedenastki na jednym turnieju Mistrzostw Świata. Jego wyczyn zdołał powtórzyć nie licząc serii rzutów karnych do tej pory jedynie Amerykanin Brad Friedel na turnieju w Korei Południowej i Japonii w 2002 roku. Co ciekawe rekord Tomaszewskiego wyrównał broniąc z rzutu karnego strzał Macieja Żurawskiego. Swoją historię na Mistrzostwach Świata zapisał także Emmanuel Olisadebe. Urodzony w Nigari Napastnik pojechał wraz z kadrą na turniej w Korei Południowej i Japonii w 2002 roku. Udało się tam odnieść zwycięstwo na koniec fazy grupowej w tak zwanym meczu o honor przeciwko reprezentacji USA, tym samym w którym Friedel wyrównał rekord Tomaszewskiego. Sadebe otworzył wówczas wynik spotkania już w trzeciej minucie. Do dzisiaj jest to najszybciej zdobyty przez reprezentację Polski gol na Mundialu. Po ogłoszeniu przez Czesława Michniewicza szerokiej kadry na turniej w Katarze wiadomo już, że nikt nie pobije w tym roku rekordu Andrzeja Iwana. W 78 roku jako piłkarz Wispy Kraków niespodziewanie pojechał na mistrzostwa świata do Argentyny, choć nie zdążył wcześniej nawet zadebiutować w reprezentacji. Pierwszy raz w biało-czerwonych barwach wystąpił więc na Mundialu przeciwko Tunezji. Miał wówczas 18 lat i 208 dni. To do dziś najmłodszy reprezentant Polski na mistrzostwach. Dla porównania najmłodszy gracz szerokiej kadry na zbliżający się Mundial, Kacper Kozłowski, w dniu meczu z Meksykiem będzie miał 19 lat i 38 dni. Jak widać, większość rekordów reprezentacji Polski na Mistrzostwach Świata pochodzi z ubiegłego wieku. Niektóre liczby będzie bardzo trudno poprawić. Miejmy jednak nadzieję, że jakiś pozytywny rekord Biało-Czerwoni zdołają w Katarze ustanowić. A jakie jest Wasze zdanie w tym temacie? Zachęcam oczywiście gorąco do dyskusji w komentarzach, a nowe osoby do subskrypcji kanału NGNW. Trzymajcie się i do usłyszenia.